nastąpiło zderzenie dwóch pojazdów, samochodu ciężarowego marki Mercedes przewożącego drobne frakcje węgla kamiennego z samochodem osobowym Volkswagen Golf drugiej generacji. Nastąpiło to najprawdopodobniej na łuku jezdni. Przyczyna policja ustala, także nie możemy mówić, jaka była przyczyna tego zderzenia. Strażacy po dojeździe na miejsce zdarzenia wykonali dostęp do poszkodowanego, który dawał jeszcze oznaki życia. Natomiast lekarz karetki pierwszego zespołu, który przybył na miejsce, stwierdził zgon. W tej chwili trwają oględziny policji. Na miejscu są inne służby, jest zarządca drogi, jest to droga powiatowa. Po wykonaniu czynności przyjazd policję. Tam strażacy zneutralizują, bo rozlało się również ileś tam tych litrów oleju napędowego, żeby nie było bardzo ślisko. Następnie zarządca drogi uprzątnie teren i usunie pojazdy, które po prostu są na drodze. Proszę powiedzieć, co z drugim kierowcą? Drugiemu kierowcy nic się nie stało. A samochody jak wyglądają? Na samochody, samochód Volkswagen Golf jest znacznie uszkodzony. Siła uderzenia z pojazdem ciężarowym znaczna. Także uszkodzenia znaczne, i które spowodowały również u kierowcy osobówki zajście śmiertelne skutkiem tego wypadku. A proszę powiedzieć, droga zablokowana przez ile jeszcze może być? No trudno mi powiedzieć, bo jest węgiel rozsypany. Trzeba ten węgiel usunąć. Właściciel samochodu ciężarowego zorganizował już z pobliskiej miejscowości Fadromę ciągnik holowniczy, żeby ten samochód później scholować. Także ja myślę, do 2 godzin to na pewno to potrwa, bo to trzeba zrobić dobrze.